W środę 9 kwietnia 2014 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży odbył się wyjątkowo ciekawy spektakl Gombrowicza Iwona Księżniczka Burgunda, przygotowany przez uczniów Technikum Informatycznego, Technikum Organizacji Reklamy oraz Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach pod kierownictwem nauczyciela języka polskiego pani magister Joanny Kłos. Przy licznie zgromadzonej publiczności z udziałem zaproszonych gości, wicestarosty chodzieskiego pana Mirosława Juraszka, pani kierownik Wydziału Oświaty Gabrieli Margowskiej oraz pana dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach, pana Franciszka Wyrwy, młodzież porwała widownię swoją spontaniczną i ekspresyjną grą aktorską, zapewniając zgromadzonym dużą dawkę humoru oraz pobudzając do refleksji nad kondycją dzisiejszych relacji międzyludzkich. Kiedy wreszcie zaczynaliśmy przygotowania do organizacji teatru, to sądziliśmy, że pochłonie to tyle naszej energii, czasu, nerwów. W pewnym momencie wydawało się już nam, że nie damy rady, że nie mamy wystawić całego dramatu. A aktorzy nasi ambitnie pragnęli pokazać Państwu cały dramat. Ja byłam zwolenniczką okrojenia dla potrzeb sceny. Oni jednak stwierdzili, że należy pokazać całą wystawę, jak to Państwo zobaczycie, jest nieznacznie skrócona. Nie wypada chwalić własnych aktorów, ale muszę to uczynić, ponieważ te dzieci włożyły w to naprawdę bardzo, bardzo wiele pracy. Ja sama jestem pełna podziwu dla ich pracowitości. Są to przeważnie uczniowie technikum organizacji reklamy i technikum informatycznego, którzy mają po 22 przedmioty każdego roku i w szkole codziennie spędzają przeważnie 8-10 godzin. Także zebrać ich jest bardzo trudno popołudniami. My się spotkaliśmy w soboty, w czasie ferii, w czasie rekolekcji, więc tym bardziej wydaje mi się, należy mi się z tej słowa uznania. W pewnym momencie też jeden z aktorów, jeden z licealistów, który bierze planową rolę, zrezygnował z udziału, bo stwierdził, że po prostu nie da rady, nie jest w stanie opanować całego tekstu. I jeden z uczniów takich właśnie wynagrodzeń podjął się tego trudnego zadania, mimo że miał o połowę mniej czasu niż inni. Także jego tutaj docenić należy szczególnie. Sam dramat Iwona Księżniczka Burgunda jest tragifarsą opublikowaną przez Gombrowicza w 1938 roku. Ale tekstem nic nie straci na swojej aktualności. Nawet wydaje się, że dzisiaj jest bardziej jeszcze aktualny niż kiedykolwiek wcześniej. Podejmuje problem inności, odmienności i reakcji otoczenia na tę odmienność. Właściwie można odczytać ten dramat jako taki apel, krzyk Gombrowicza o tolerancję. Wydaje się, że w każdym środowisku są takie Iwony, takie osoby, które rażą może czasem swoją odmiennością, innością. Jaki jest nasz stosunek do tych osób? Myślę, że na to pytanie każdy powinien udzielić sobie sam odpowiedź. Może dramat mu w tym pomoże. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Tylko trzeba uważać, że nieszczęścia wchodzą po ludziach. Można się nie udawić. Co takiego? Zdaje się, że umarła.